Plastik ma szczególne miejsce w unijnej legislacji. Poświęcona została mu cała dyrektywa Single Use Plastic. Zakłada ona, że ze sklepowych półek znikną jednorazowe plastikowe sztućce, kubeczki i słomki, czyli jedne z najprostszych do wyeliminowania, a jednocześnie najliczniej zaśmiecających morze i oceany odpadów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z celami dyrektywy, do końca dekady recykling plastikowych butelek stanie się tak powszechny, że ponad 90% butelek, które trafi na półki sklepowe, zostanie przetworzonych w nowe opakowania. To ambitne wyzwanie, do którego musi przygotować się cały biznes. Nie tylko gminy, które dziś zbierają odpady od mieszkańców, ale także recyklerzy, którzy je przetwarzają, i producenci, na których spoczywać będą nowe obowiązki. To oni rozliczać się będą z poziomów zbiórki i recyklingu, a jeżeli nie uda im się sprostać wymogom, czekają ich srogie kary. Nie dziwi więc gorąca dyskusja wokół pomysłu wdrożenia systemu kaucyjnego na wybrane opakowania, która od miesięcy rozpala zwolenników i przeciwników branży odpadowej. Wielu widzi w nim jedyną szansę, by zrealizować obowiązki czekające producentów. Inni obawiają się, że na zmianach stracą gminy. Czy można dziś znaleźć kompromis? Jakie rozwiązania powinniśmy wdrożyć, by zminimalizować straty surowców, wesprzeć sektor recyklingu i oczyścić nasze otoczenie z zalegających tam śmieci? Thank you.